spotkaniu z serii Czwartków nad Tłumackiem. Kolejnym, ale tak naprawdę wyjątkowym, bo pierwszym po bardzo długiej przerwie, które możemy spędzić tutaj razem i na miejscu w Żichu i online. Pracujemy nad tym, żeby już wszystkie spotkania były właśnie w takiej formie. Mamy nadzieję, że jak najszybciej uda się do tego doprowadzić, że wszystko, że już za każdym razem będziemy się mogli z Państwem widzieć tutaj na żywo, a z tymi, którzy nie mogą przybyć, online. Bardzo się cieszę, że możemy się tu zobaczyć. Jeszcze zanim przejdę do przedstawiania naszego dzisiejszego gościa, chciałabym tylko powiedzieć, że zachęcamy do... Zachęcamy do częstowania się naszym czasopismem Tłumackie 3x5, które można tam ze stolika pobrać. Myślę, że jest to kawał ciekawej lektury, także zapraszamy do skorzystania. A ja tymczasem przedstawiam naszego dzisiejszego gościa, doktora Pawła Fijałkowskiego, historyka, archeologa z działu naukowego ŻIH, który jest specjalistą od historii Żydów w okresie staropolskim. Oraz jest także współkuratorem wystawy Ramię przy ramieniu Żydzi w polskich dążeniach niepodległościowych 1794-1918 i współautorem katalogu tej wystawy. Serdecznie wszystkich zapraszam do odwiedzenia wystawy, do kupienia katalogu. Jest to bardzo ciekawa sprawa. Tymczasem oddaję już głos naszemu prelegentowi. Zapraszam. Dobry wieczór Państwu. Dziękuję Pani za przedstawienie, za wprowadzenie do naszego dzisiejszego spotkania, którego tematem będą warszawskie jurydyki i ich żydowscy mieszkańcy w XVIII wieku. Opowieść rozpocznę od średniowiecza, od samych początków miasta Warszawy, bo warto dać takie, coś zrobiłem nie tak, muszę znaleźć odpowiedni kursor. Udało się. Proszę Państwa, przez długi czas Warszawa składała się z dwóch miast. Starego, założonego około 1300 roku i nowego, powstałego przed 1408 rokiem. I wokół nich z biegiem czasu powstawały przedmieścia. Na przełomie XVI i XVII wieku Warszawa stała się stolicą Rzeczypospolitej. Toteż można władcy coraz liczniej wznosili tu swe siedziby, często posiadające duże zaplecza gospodarcze. Wokół Starego i Nowego Miasta powstało wiele jurydyk, czyli terenów i zespołów budynków wyłączonych spod administracji i sądownictwa miejskiego, podlegających władzy ich właścicieli, szlachty lub duchowieństwa. Dla ścisłości muszę podać, że pierwsze warszawskie jurydyki powstały już w średniowieczu. Była wśród nich dziekanka utworzona w 1402 roku na podstawie nadania księcia Janusza I Starszego, który uposażył dziekana i kolegiatę świętego Jana Chrzciciela 12 ogrodami. Jurydyka ta rozciągała się po obu stronach krakowskiego przedmieścia w rejonie, w którym odchodziły od niego ulice Dziekańska, obecnie Trębacka, i Bednarska. W późniejszym okresie w warszawskim zespole miejskim powstawały głównie jurydyki szlacheckie lub magnackie, a najważniejszym aktem prawnym regulującym zasady funkcjonowania posiadłości szlacheckich w obrębie miast był przywilej króla Zygmunta Augusta z 1550 roku, potwierdzający obowiązujące w koronie prawa, przywilej, który został włączony do uchwał Sejmu w roku 1550 i czytamy w nim, co następuje. Aby szlachta tym snadniejsze obejście mieć mogła, pozwalamy im tego, aby im wolno było w mieście place, domy, szpichlerze kupować, a to, aby im broniono nie było, jedno tak, aby jurysdykcji miejskiej się nie zbraniali, a wszystkie powinności i obowiązki miejskie z onych placów i domów podejmowali.
Tak więc Zygmunt August, zezwalając szlachcie na posiadanie placów i domów w miastach, poddał ją władzy miast w zakresie obowiązków wynikających z ich posiadania. Jednakże ten akt prawny był trudny do wyegzekwowania nawet dla władz największych i najsilniejszych miast, z Warszawą włącznie. Szlachta, podobnie jak duchowieństwo, uważała, że należące do niej grunty, pomimo tego, że znajdowały się w obrębie jurysdykcji miejskiej, są spod niej wyłączone na mocy posiadanych przez nią przywilejów stanowych, gwarantujących nietykalność osoby i mienia, a w przypadku duchowieństwa chroniących ziemskie granice Kościoła. Jednym z takich ważnych aktów prawnych, przywilejów, w których te zasady sformułowano, był przywilej wydany w Jedlni jeszcze w roku 1430. Oczywiście sprawa pojawiała się już w przywilejach wcześniejszych, ale w tym akurat znajdujemy duże fragmenty mówiące, odnoszące się do własności szlacheckiej i kościelnej. Jurydyki były bardzo zróżnicowane pod względem wielkości, rozplanowania i struktury organizacyjnej. Na zasadzie jurydyk funkcjonowały zarówno magnackie rezydencje ze swymi zapleczami gospodarczymi, jak i prywatne miasteczka posiadające samorząd i sądownictwo. Zamieszkiwali w nich chrześcijanie różnych wyznań oraz Żydzi, którzy, podobnie jak ewangelicy, nie mogli legalnie osiedlać się w stolicy ze względu na uniemożliwiające to zakazy. I tu znów musimy troszkę cofnąć się w czasie do pierwszej połowy wieku XVI, do lat 20. tegoż stulecia. Otóż w roku 1525 niechęć mazowieckich elit politycznych do ludności odmiennej wyznaniowo, niechęć będąca zapewne reakcją na przemiany okresu reformacji, a pamiętajmy, że Mazowsze sąsiadowało od północy bezpośrednio z Prusami książęcymi, które właśnie wtedy stały się państwem pierwszym w Europie, państwem luterańskim. Otóż ta niechęć i obawa zaowocowała wydaniem przez księcia Janusza III dekretu zabraniającego zwolennikom Marcina Lutra przebywania na terenie księstwa mazowieckiego i krzewienia jego nauki, a mieszkańcom posiadania luterańskich książek pod karą śmierci i konfiskaty dóbr. Przywilej ten rozumiano potem jako odnoszący się do wszystkich niekatolików, do wszystkich protestantów zwanych w okresie staropolskim dysydentami. Od 1527 roku Warszawa posiadała przywilej o nietolerowaniu Żydów, czyli de non tolerandis judeis, zabraniający im mieszkania, uprawiania handlu i rzemiosła, z wyjątkiem okresu obrad Sejmu. W 1570 roku Zygmunt August potwierdził przywilej de non tolerandis judeis nadany miastu przez ojca, dostosowując go do zmienionych okoliczności. Przede wszystkim precyzyjnie określił zasięg terytorialny przywileju, stwierdzając, że ma on obowiązywać na obszarze Starej i Nowej Warszawy oraz na przedmieściach w promieniu 2 mil po obu stronach Wisły, zarówno w dobrach królewskich, jak i duchownych oraz świeckich, szlacheckich. I tutaj trzeba do tego dodać małe wyjaśnienie, owe 2 mile staropolskie to zasięg dość duży, ponieważ mila staropolska liczyła sobie 6-7 kilometrów. Problem tylko w tym, że były różne rodzaje mil. Była mila mała, średnia i wielka. Ta wielka to 7800 metrów. Przy czym w czasach stanisławowskich, o których będę mówił, no, mile skrócono. I od tego czasu obowiązywały już tylko 2 mile. Mała to było 5,5 kilometra oraz wielka 7 kilometrów 400 metrów. To tak, żebyście Państwo zdawali sobie sprawę, że te 2 mile to było dość dużo, dość daleko. Ale
szlacheccy, a niekiedy także duchowni właściciele dóbr, łamali zakazy zawarte w obu przywilejach, zarówno tym antyprotestanckim, jak i antyżydowskim, i osiedlali u siebie zarówno dysydentów, jak i Żydów. Szlachta polska praktycznie stała, tworzyła prawo, stawiała sama siebie ponad prawem, co pozostało nam w takim pięknym powiedzeniu, że szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie. No i tak to mniej więcej wyglądało, prawem, prawem, a moja rezydencja jest moją i ja tu rządzę. Dobrze. Adam Jarzębski w swoim poemacie poświęconym Warszawie, opublikowanym w roku 1643, opisuje skupisko żydowskie istniejące w Skaryszewie. Dzisiaj powiedzielibyśmy na Skaryszewie, ale wówczas był to Skaryszew, osobna jednostka, osobne skupisko, miasteczko. Najpierw osada, która powstała u schyłku XVI wieku, a założył ją proboszcz parafii Kamion, kanonik płocki Stanisław Skaryszewski. Następnie osiedle było własnością kapituły płockiej. Od 1641 roku posiadało prawa miejskie nadane przez kapitułę i zatwierdzone przez króla Władysława IV, potwierdzone później przez króla Jana Kazimierza. W 1780 roku Skaryszew wraz z Kamionem, Grochowem i Gocławiem został zakupiony przez króla Stanisława Augusta, który przekazał je bratankowi Stanisławowi. Ten zaś w 1781 roku tworzy w Kamionie jurydykę z urzędem i sądem wojtowskim na czele. Kamion to dzisiejszy Kamionek, tak ogólnie w przybliżeniu. Poświęcam tyle uwagi Skaryszewowi, dlatego że w połowie XVII wieku było tam duże skupisko żydowskie, opisane właśnie w poemacie Jarzębskiego, który bardzo barwny zawarł ten obraz żydowskich kupców i bankierów prowadzących bardzo intensywną działalność, zadowalających się stosunkowo niewielkim narzutem, niewielkim zyskiem. Nastawiali się, tak jak to przedstawił Jarzębski, na obrót i niewielki zysk jednostkowy i dzięki temu uzyskiwali dobre efekty gospodarcze. To jest taki motyw, który pojawia się cały czas w XVII-XVIII wieku w debatach, w publicystyce, w pismach poruszających problem żydowski i mieszczański jednocześnie, kiedy polemiści szlacheccy zarzucali mieszczanom, że chcą drogo, za drogo, a u żydowskiego kupca, rzemieślnika, który żyje skromniej, jada skromniej, jest taniej. To nie jest taki bardzo prawdziwy obraz, to jest taki obraz publicystyczny, mocno zafałszowany na użytek polityczny. Dobrze. Wiele podwarszawskich osiedli uzyskało z biegiem czasu status miast, tak jak właśnie Skaryszew. W lutym 1648 roku król Władysław IV nadał Pradze, należącej wówczas w większej części do biskupa kamienieckiego Michała Działyńskiego, w mniejszej, będącej własnością magnata Adama Kazanowskiego, przywilej lokacyjny, w którym zakazał wyznawcom judaizmu osiedlania się w nowo utworzonym mieście i prowadzenia tam handlu, podobnie jak w Warszawie z wyjątkiem jarmarków. Wtedy każdy mógł przyjechać do miasta. Wspomniany powyżej przywilej, potwierdzony później przez Jana Kazimierza, Michała Korybuta Wiśniowieckiego, Jana Sobieskiego i przez obu Sasów, wykluczał nie tylko Żydów, lecz także dysydentów, którzy nie mogli być przyjmowani do prawa miejskiego i nie wolno im było posiadać nieruchomości. I tutaj, proszę Państwa, jak się możemy domyślać, sam fakt, że zakazy te były potwierdzane co kilkanaście lat, może świadczyć, że nie przestrzegano ich. I wiemy, to już wiemy w XVIII wieku na pewno, że Praga i sąsiadujące z nią
miejscowości Skaryszew, czy też później Kamion, Kamionek dzisiejszy i Golędzinów, były miejscami, w którym mieszkało wielu Żydów. I tutaj Państwo widzicie mapę, bardzo taką ciekawą, to jest fragment planu miasta Warszawy z 1779 roku i tam widzimy na tym planie praski brzeg Wisły. I widzimy tam ściśle ze sobą złączone trzy jednostki administracyjne, patrząc od góry, od północy, Golędzinów, w samym środku Praga, dzieląca się no, formalnie na dwie części wówczas, tą biskupią oraz książęcą, ponieważ tą część pokazanowskich potem władali tą częścią czartoryscy, w XVIII wieku właśnie to już byli czartoryscy. No i na samym dole widzicie Państwo Skaryszew, tutaj napisany przez Z, Skaryczew. Widzicie Państwo rynek skaryszewski, widzicie targowisko. Tak naprawdę w sensie gospodarczym, osadniczym to był jeden organizm. Jeden organizm czterech właścicieli. A jeszcze dodam, że choć przywilej miejski został nadany Pradze biskupiej, to tak naprawdę on obejmował także tą część kazanowskich, a później książęcą i ratusz dla obu Prag był jeden. Na ulicy, która do dzisiaj nazywa się Ratuszowa. To jest właśnie świadectwo istnienia tego najstarszego praskiego ratusza. Wspomniałem o Golędzinowie, to bardzo ważne miejsce, miasteczko, osiedle, którego znaczną część nabył Stanisław August Poniatowski i tutaj postanowił przeprowadzić bardzo ważny eksperyment. Mianowicie wydał dla swojej części Skaryszewa, to znaczy wydał przywilej, w myśl którego Żydzi mogli się tam osiedlać na zasadzie prawa miejskiego. Otóż podobnie jak chrześcijańscy mieszkańcy Golędzinowa mieli podlegać prawu chełmińskiemu. Król nadał im prawo swobodnego zajmowania się handlem hurtowym i detalicznym, rzemiosłem, produkcją i handlem wódką. I to, proszę Państwa, była sytuacja wyjątkowa, bo trzeba wyjaśnić jedno, Żydzi nie mogli być mieszczanami. Mieszczanami mogli być wyłącznie chrześcijanie w tym okresie, jeszcze, znaczy tak jak w poprzednich stuleciach. Przy czym w przypadku Warszawy do prawa miejskiego przyjmowano wyłącznie katolików, a na przykład w miastach na północy takich jak Elbląg, Gdańsk i Toruń prawo miejskie przysługiwało ludności ewangelickiej, a katolicy mieli wielkie problemy z ich uzyskaniem, z wpisaniem do ksiąg prawa miejskiego. Tam pozycję dominującą posiadali protestanci. Żydzi i tu nie mogli uzyskiwać prawa miejskiego, ale pamiętajmy, że to jest że Stanisław August Poniatowski wydał ten przywilej w roku 1780, w czasie, kiedy struktury stanowe, te tradycyjne, od wieków istniejące struktury stanowe i prawa, to wszystko już rozkładało się. Ustrój Rzeczypospolitej rozpadał się, rozkładał, coraz mniej pokrywał z rzeczywistością. Oczywiście istniał znaczny problem, mianowicie w świetle prawa miejskiego, prawa chełmińskiego, które bazowało na prawie sasko-magdeburskim, Żydzi nie mogli być traktowani na równi z chrześcijanami, na przykład przed sądem miejskim. W związku z tym rysowała się konieczność zmiany przepisów prawa miejskiego. To zamierzano wszystko zrobić. Natomiast nie zrobiono tego. Rzeczpospolita przestała istnieć. Natomiast Stanisław August Poniatowski postanowił sam na własną rękę stworzyć coś eksperymentalnego, zobaczyć, czy tak można. Zresztą w niektórych miastach już wówczas, na przykład w niedużym mazowieckim mieście Gąbinie, Żydzi godzili się na to, by uznać zwierzchnictwo władz miejskich, co było dla nich korzystne, ponieważ władza starostów była często dla nich bardzo uciążliwa i godzili się podlegać sądowi miejskiemu, ale to rodziło liczne problemy, no, choćby na przykład taki, że zeznanie świadka żydowskiego przed sądem miejskim nie miało tej wagi, co świadka chrześcijańskiego. Żyd na przykład musiał przedstawić
dwóch świadków chrześcijan w sytuacji, kiedy chrześcijanin wystarczyło, że przeprowadził do sądu jednego. No ale liczono się z taką potrzebą, że prawo miejskie trzeba będzie zmodyfikować. Dobrze, tyle dygresji, dość dalekiej od Warszawy. Wracamy teraz na przedpola miasta i opowiem troszkę Państwu o Lesznie. To była jedna z większych warszawskich jurydyk. Leszno, zwane również Nowym Lesznem, zostało założone w 1648 roku przez Bogusława Leszczyńskiego, który urodził się w rodzinie ewangelickiej, przyjął katolicyzm z przyczyn takich czysto pragmatycznych, był raczej obojętny religijnie w ogóle. Leszno rozciągało się na południowy zachód od Starego Miasta i w tym mieście będącym jednocześnie jurydyką, podwarszawską jurydyką, mogli osiedlać się zarówno katolicy, jak i ewangelicy. W myśl przywileju lokacyjnego nadanego osiedlu przez Jana Kazimierza w 1654 roku mogli na równych prawach nabywać nieruchomości, prowadzić działalność handlową i rzemieślniczą, ale przywilej zakazywał dysydentom organizowania nabożeństw oraz zakładania szkół pod karą konfiskaty dóbr. I tutaj, proszę Państwa, na tym schematycznym planie Warszawy, bardzo schematycznym planie Warszawy, mamy u góry taką bardzo długo prosto biegnącą ulicę. To jest właśnie Leszno. Plan ten jest bardzo schematyczny, ale dość stary, dlatego Państwu go prezentuję. To właśnie było Leszno. Tu widzicie Państwo już późno XVIII-wieczny wizerunek ulicy, bo jurydyka Leszno miała taką strukturę bardzo prostą. Ulica, po obu stronach domy, zwarta zabudowa. Już w XVIII wieku tak naprawdę była tam zwarta zabudowa. No i tu widzicie Państwo ratusz. Każda jurydyka, tak jak powiedziałem, każda z tych jurydyk, które miały prawa nadane przez króla, bądź przez biskupa, bądź przez kapitułę, każda z jurydyk, które posiadały radę miejską, sąd miejski, no, miała także ratusz, więc był ratusz na przykład jurydyki nowoświeckiej, czyli Nowego Światu. Leszno miało ratusz, jurydyka Grzybów miała ratusz, te duże jurydyki miały swoje ratusze i tu Państwo widzicie ratusz jurydyki Leszno. No a co do ewangelików, którzy tam mieszkali, to oczywiście te stare zakazy już w czasach Stanisława Augusta Poniatowskiego nie obowiązywały. No i tam właśnie na Lesznie wzniesiono pierwszy w Warszawie kościół ewangelicki, nieduży. Tu widzicie Państwo ten moment, kiedy on jest stosunkowo nowym budynkiem, być może jeszcze trwają jakieś prace budowlane. To jest ten budynek, w którym obecnie jest opera kameralna. To jest najstarszy kościół ewangelicki w Warszawie, kościół najstarszy ewangelicko-reformowany, ponieważ w tym samym mniej więcej czasie wzniesiono ten taki bardzo piękny, okrągły kościół luterański tutaj przy placu Małachowskiego. Więc, tu jest, jeszcze Państwu pokażę, jak wyglądało Leszno, ulica Leszno, na fotografii Konrada Brandla z głębi XIX wieku. I tu Państwo widzicie, ta zabudowa oczywiście nie w całości jest XVIII-wieczna, jest tu sporo budynków późniejszych, ale jeszcze sporo z klimatu XVIII wieku tutaj na tej bardzo wczesnej fotografii widzimy, przy czym ten budynek z takim przepięknym trójkątnym szczytem to jest dom imienia Jana Łaskiego, to jest siedziba, dom parafialny parafii ewangelicko-reformowanej do dzisiaj. Dobrze. Zachodnia część Leszna, rozciągająca się wewnątrz wału otaczającego Warszawę, takiego wału z lat 20. XVII wieku, który otaczał Warszawę, miał przede wszystkim służyć kontroli ludności, ewentualnie w okresie epidemii szczególnie to było ważne. Ta zachodnia część Leszna, przepraszam, czy zachodnia część Leszna była uporządkowana, wrócę, żeby się nie pomylić, była tą prosto biegnącą ulicą, a wschodnia część Leszna miała zabudowę taką rozrzuconą,
drewnianą, poprzeplataną ogrodami. I tu Państwo widzicie na tym planie już z roku 1762 ulicę Leszno, czyli jurydykę Leszno, i poniżej widzicie Państwo taki kompleks budynków otoczony ulicami. To jest, proszę Państwa, jurydyka tłomackie, czyli to miejsce, w którym my się obecnie znajdujemy. Aha, zaraz, kursor. Nie. Te mapy, stare plany Warszawy, one były, no właśnie, to jest ciekawe, że pierwszy plan Warszawy, na którym miasto zostało pokazane tak, jak dzisiaj to robimy, to jest plan z roku 1779, a wcześniej przedstawiano Warszawę w ten sposób, że u dołu jest Wisła, a powyżej to wszystko, co jest miastem. Czyli u góry znajdował się zachód. Czy mamy kursor jakiś, coś, żeby Państwu pokazać, bo tu widzę... O, mamy, proszę bardzo, to jest ulica Leszno. Tutaj, o, tak, żeby Państwu przybliżyć, to jest plac bankowy dzisiejszy. O, tu, gdzie moja strzałka tutaj chodzi, to jest plac bankowy dzisiejszy. Tu już był kiedyś plac, ale taki trójkątny, były ogrody. To jest ulica Leszno, jurydyka Leszno. I teraz, proszę Państwa, tak, to jest wschodnia część, pierwotnie wschodnia część jurydyki Leszno, która z biegiem czasu stała się jurydyką tłomackie. Na jakiej zasadzie? To zaraz powiem. Historia dość skomplikowana. Otóż na przełomie XVII i XVIII wieku jurydyka Leszno przeszła z posiadania rodu leszczyńskich w posiadanie rodziny Potockich. To było efektem koligacji rodzinnych, a wynikało także ze zobowiązań finansowych zaciągniętych przez ród leszczyńskich. Jak Państwo wiecie, mieli oni ambicje i jeden z leszczyńskich chciał być królem polskim. To mu się nawet prawie udało i sporo to całą rodzinę kosztowało. I tę wschodnią część Leszna, właśnie o, tutaj tę, o której mówimy, od pewnego momentu miał pan, jaśnie wielmożny, pan Eustachy Potocki, który w roku 1749 założył jurydykę tłomackie. Nazwał ją tłomackie bądź tłomackie, nazwę pochodzącą od miasta Tłumacz na Ukrainie, ponieważ Potocki piastował urząd starosty tłumackiego, który scedował na niego ojciec Jerzy. Kolejnym właścicielem tłomackiego był Jerzy Potocki, syn Eustachego, również starosta tłumacki, przy czym oni byli takimi właścicielami myślącymi biznesowo i przyjmowali mieszkańców, którzy płacili. No temu miały służyć jurydyki, prawda? Dużą część mieszkańców jurydyki stanowili Żydzi. W 1765 roku mieszkało tu 60 rodzin żydowskich, w 1778 roku 92 rodziny żydowskie. Wraz ze służbą było to 205 osób. Tutaj bardzo ciekawa rzecz, charakterystyczna dla tamtej epoki. Do rodziny wliczano także służbę w spisach. Była rodzina, głowa rodu, żona, dzieci i służba razem. Od 1779 roku tłomackie było stopniowo wykupywane przez bankiera Karola Szulca, a liczba zamieszkujących tu Żydów rosła. W latach 80. XVIII wieku Szymon Bogumił Cuk zaprojektował i przeprowadził na zlecenie Szulca przebudowę jurydyki, nie całej jurydyki, ale tej centralnej części, i w trakcie której wytyczono plac z zachowanym po dziś wodozbiorem zwanym Grubą Kaśką. O, tu Państwo jeszcze widzicie na zbliżeniu tłomackie w tym okresie przed przebudową dokonaną przez Cuga, a tutaj będzie, o proszę, tu jest tłomackie na planie z roku 1808, ale ten plan właśnie pokazuje, jest takim pierwszym pokazującym efekt przebudowy, a więc centralny plac z Grubą Kaśką, czyli tu, gdzie mamy dzisiaj ten gigantyczny przystanek tramwajowy, tam był centralny plac
Tłomackiego z tym wodozbiorem. Znaczy na Tłomackiem w sumie były 2 czy 3 wodozbiory ujęcia wody, ale Gruba Kaśka była takim największym, najważniejszym. I co tutaj jeszcze jest w tym wszystkim istotne, jeśli chodzi o Tłomackie? O, spójrzmy na to. Tu widzimy taką rycinę przedstawiającą Tłomackie jako takie miejsce nowe, już po tej przebudowie. Widzimy Grubą Kaśkę, a w centrum widzimy hotel pod Orłem Białym. To było bardzo ważne miejsce w XVIII-wiecznej Warszawie. Sama jurydyka Tłomackie miała bardzo dobrą opinię. Dlaczego? To był plac z 2 wjazdami od strony Leszna i od strony Bielańskiej tam i były bramy. I te bramy były na noc zamykane. W związku z tym nocą była cisza i spokój. W hotelu pod Orłem można było się wyspać, co potwierdzali turyści odwiedzający Warszawę w XVIII wieku. No i co bardzo ważne, było bezpiecznie w jurydyce tłomackiej. W innych jurydykach niekoniecznie. Właściciele jurydyk mieli duże problemy z utrzymaniem porządku na swoim terenie, o czym jeszcze będę mówił. Dobrze. W każdym bądź razie, w drugiej połowie tam z tamtej strony Błękitnego Wieżowca. Tak. No. Tam nic nie stoi teraz. Tam jest plac bankowy, którego wtedy nie było, ponieważ w miejscu... Słucham? No Błękitny Wieżowiec. To jest po tej stronie, z tym, że hotel pod Orłem był bardziej... Te jezdnie dzisiaj są szerokie, więc bardziej w stronę, tak, właśnie w stronę Arsenału, jakby troszkę w tamtą stronę. Proszę Państwa, jak Państwo jesteście zainteresowani, ja cofnę. Jest na jednej ze stron Urzędu Miejskiego Warszawskiego plan XVIII-wieczny nałożony na współczesną siatkę ulic. I możecie Państwo na tym planie odnaleźć i ówczesny adres, i dzisiejszy. I tam można też Tłomackie zobaczyć i ten budynek. Co było w tym miejscu dokładnie w XVIII wieku? Jest taka możliwość, bo teraz dzisiaj trudno to sobie nawet wyobrazić, bo skoro tutaj macie Państwo po środku Grubą Kaśkę, ten taki właśnie, ten punkcik, niech odnajdę kursor, o, to jest Gruba Kaśka i tu jest hotel pod Orłem, czyli on jest powiedzmy, tak jak dzisiaj jezdnia, tak jak jezdnia w stronę praską, prawda? Gdzieś tak jak szyny tramwajowe skręcają tutaj z Marszałkowskiej mamy w stronę Pragi. Więc tam mniej więcej był dom pod Orłem i hotel pod Orłem, bo to jest tutaj ten budynek. Także tak, a Arsenał, czyli muzeum archeologiczne dzisiejsze, to proszę Państwa, no to jest kawałeczek, bo tutaj będzie... Chwileczkę, o, bo tu już ten plan jest ułożony tak, jest inaczej. Tu jest Bielańska, przejazd, którego nie ma. Arsenał będzie gdzieś z tej strony. No dobra. No, można tak powiedzieć, wie pan, no to tak wszystko w przybliżeniu. Dobra. Ale wracajmy do tych XVIII-wiecznych jurydyk, bo może potem podyskutujemy na ten temat. Natomiast tak jak Państwo widzicie na tym planie, w drugiej połowie XVIII wieku starą i nową Warszawę otaczały jurydyki, które zajmowały powierzchnię wielokrotnie większą od samych miast, bo co na tym planie widzimy? Numer 1 i numer 2. Numer 1 to jest Stare Miasto, numer 2 Nowe Miasto, a reszta to są jurydyki. Także ogromny obszar zajmowały właśnie one, aczkolwiek ich zaludnienie nie było tak intensywne, nie było takiego zagęszczenia ludzi w jurydykach, jak w obrębie Starego czy Nowego Miasta. Obok takich rozległych osiedli mających zagwarantowany przywilejami status jurydyk istniały znacznie mniejsze kompleksy budynków,
to były pałace z zapleczem gospodarczym. Nie posiadały one przywilejów, które nadawały im status jurydyki, ale pomimo to przeradzały się w autonomiczne centra gospodarcze, zamieszkane głównie przez Żydów, na tej właśnie zasadzie, że magnat, który posiadał taką jurydykę, uważał, że jest autonomicznym gospodarzem na tym terenie. I tutaj z jurydyk, które znajdowały się niegdyś w bliskim sąsiedztwie nas, skupię się, opowiem Państwu więcej o Pociejowie, czyli dawnym pałacu rodziny Pociejów. Kompleks ten należał od roku 1778 do Tomasza Adama Uruskiego, który przebudował, rozbudował go tak, by budynki pełniły cele handlowe, usługowe, tam były sklepy, mieszkania wynajmowane zarówno przez chrześcijan, jak i przez Żydów, przy czym ci drudzy z biegiem czasu zdobyli pozycję dominującą. Z biegiem czasu na Pociejowie, w jego sąsiedztwie, czyli na obszarze między ulicami Senatorską i Nowosenatorską, obecnie Moliera, powstało duże skupisko ludności żydowskiej z licznymi sklepami, kantorami bankierów, hotelami, szynkami, garkuchniami i targowiskami. Rosła również rola Maryvillu, to było, który sąsiadował z Pociejowem od zachodu. Maryvill należał od 1744 roku do Zgromadzenia Panien Kanoniczek. Był to kompleks budynków położony między ulicami Senatorską i Wierzbową. Tu mówię, posługuję się już dzisiejszymi nazwami. Znaczy Wierzbowa to jest nazwa bardzo stara. Oto widzicie Państwo Maryvill. W tym kompleksie budynków początkowo byli głównie kupcy chrześcijanie, bo tak ten kompleks został zaplanowany. Było to centrum religijne, gdzie panny kanoniczki miały się modlić, ale musiały też z czegoś żyć, więc wynajmowały sklepy. Ale z biegiem czasu wynajmowały sklepy głównie Żydom, co budziło różnego rodzaju kontrowersje w publicystyce XVIII-wiecznej. A nieopodal były jeszcze dwa duże skupiska żydowskie, Kłopockie i Golipskie. To były też pałace magnackie. Pałac Golipski to był pałac należący do Grudzińskich. Jeden z Grudzińskich był starostą golubskim, stąd nazwa. Kłopockie to pałac należący do Mateusza Kłopockiego, w tym przypadku takie pochodzenie nazwy. W każdym bądź razie, o tu Państwo widzicie Maryvill już w XIX wieku, ale to jest tak naprawdę bardziej miejsce po Maryvillu niż Maryvill. Widzicie Państwo Pałac Jabłonowskich, czyli ratusz po prawej stronie, po lewej stronie Teatr Narodowy, czyli Wielki, i w środku budynki Maryvillu, ale to już są budynki XIX-wieczne. Zaprojektowane przez Piotra Aignera. To nie jest ten stary Maryvill. Już go wówczas tak naprawdę nie było. W każdym bądź razie w latach 80. XVIII wieku w rejonie dzisiejszego Placu Teatralnego, którego absolutnie wtedy nie było, mieszkało około 2,5 tysiąca Żydów, stanowiących około 46% ogółu wyznawców judaizmu w Warszawie. Rejon ten był wówczas głównym skupiskiem żydowskim i takim najważniejszym centrum życia gospodarczego w warszawskim zespole miejskim. Mieszczanie chętnie tutaj robili zakupy, bo było taniej niż w sklepach na Starym lub Nowym Mieście. Oczywiście władze miasta wydawały uchwały, że nie wolno tutaj robić zakupów, że nie wolno wysyłać służby na zakupy, no ale powiedzmy, że rajcy, ludzie zamożni takie uchwały wydawali, a mniej zamożni mieszczanie, nie bacząc na konsekwencje, myk-myk na zakupy na Pociejów, bo tam było taniej. I tu, proszę Państwa, widzicie tę część miasta, w którym się obecnie znajduje, tę część, w której się znajdujemy, i ja postaram się Wam opowiedzieć, co jest czym. A więc tak, tu jest arsenał. O, tu, gdzie teraz widzicie Państwo kursor, to jest arsenał. To jest jurydyka tłomackie, nasz instytut tutaj jest mniej więcej, można powiedzieć, w tym miejscu. I teraz uważajcie Państwo, punkty orientacyjne, które nam pomogą. To jest Pałac Mniszków, o, dobra, to jest Pałac Mniszków, a tu, uwaga, jest Pałac Prymasowski.
Tak, czyli kojarzymy. I to jest ulica Senatorska, która biegła przez zwartą zabudowę. Przez zwartą zabudowę. I tu mamy Maryvil, a tu mamy Pociejów. O. Pociejów początkowo nie był tak duży i tutaj na tym planie on jest jeszcze taki niewielki, ponieważ jest to plan z roku 1768. Ale potem jak został Pociejów rozbudowany, to praktycznie to wszystko stało się tutaj Pociejowem, aż do ulicy Nowosenatorskiej, która zdaje się dzisiaj nazywa się ulicą Moliera, prawda? Chyba tak jest. No i oczywiście władze miasta oburzały się, że istnieją duże skupiska żydowskie w bliskim sąsiedztwie Warszawy, ale nie były w stanie niczego zrobić, ponieważ żaden szlachcic, żaden magnat nie pozwoliłby Gwardii Miejskiej na interwencję na swoim terenie. W związku z tym władze miasta wnosiły skargi do marszałka wielkiego koronnego, do urzędu marszałkowskiego, a urząd marszałkowski miał zapewniać porządek i przestrzeganie prawa w Warszawie, ponieważ Warszawa była stolicą państwa, siedzibą króla. No i marszałek na wnioski rajców, na wnioski magistratu warszawskiego podejmował zadanie rugowania Żydów. Podejmował lub nie podejmował, było to bardzo różnie, ale takie rugi miały miejsce, rugi z jurydyk i tak naprawdę, oczywiście to głównie robiła Straż Marszałkowska, czasem z udziałem Gwardii Miejskiej, ale najważniejsze było tutaj, były decyzje marszałka, bo tylko on jeden mógł tak naprawdę interweniować na terenach prywatnych, szlacheckich. Takie rugi nastąpiły w roku 1768, potem słynne rugi w 1775, kiedy to zlikwidowano Nową Jerozolimę. To był taki dość ważny moment w historii miasta. Otóż w roku 1775 Sejm podjął uchwałę, która zezwalała Żydom na kolonizację pustek osadniczych, między innymi w województwie mazowieckim, oprócz tylko miasta Warszawy, tak jak było w tekście ustawy, zresztą sfałszowanym. Potem jeszcze zapadła uchwała Rady Nieustającej, która to wszystko precyzowała w sposób niekorzystny dla miasta, a korzystny dla magnaterii. Dzięki temu książę August Sułkowski założył Nową Jerozolimę, pomimo sprzeciwu władz miejskich, ale władze wniosły skargę do Sądu Marszałka Wielkiego Koronnego Stanisława Lubomirskiego i ten wydał wyrok korzystny dla mieszczaństwa warszawskiego. No i 22 stycznia 1776 roku rano urzędnicy marszałkowscy oraz deputowani magistratu wkroczyli w towarzystwie żołnierzy chorągwi marszałkowskiej do Nowej Jerozolimy oraz Nowego Potoku. Nowa Jerozolima znajdowała się w rejonie Placu Zawiszy i w ciągu 2 dni osiedla zostały skasowane, zburzone. Towary należące do kupców żydowskich zarekwirowano, budynki zniszczono, wszyscy Żydzi musieli Warszawę opuścić. Oczywiście po pewnym czasie wrócili. I to powtarzało się za każdym razem, tak było w trakcie rugów z 1784 roku, przy czym wówczas Żydzi próbowali przenieść się do Raszyna, to znaczy teperowie postanowili, że założą miasto żydowskie w Raszynie, takie konkurencyjne dla Warszawy. Odległość była jednak zbyt duża i to się nie powiodło. Stopniowo Żydzi powrócili do Pociejowa, czy też na Pociejów, jak państwo wolicie, na Tłomackie, na Golibskie. Kolejne rugi miały miejsce w okresie Sejmu czteroletniego. Otóż Sejm czteroletni, więc 4 lata napływu ludności do miasta, różnych grup ludzkich. I to było dużym problemem, dlatego że, proszę państwa, no, Sejmy miały trwać założenia kilka tygodni. I zgodnie z prawem w czasie Sejmu każdy mógł do miasta przyjechać, handlować, uprawiać rzemiosło. Ale tu mamy 4 lata. Więc mieszczanie warszawscy zbuntowali się. No, doszło do
gwałtownych dość demonstracji trzykrotnie przeciwko władzom miasta i przeciwko Żydom. W związku z tym marszałek Wielki Korony, no o sprawie mówiono w Sejmie, marszałek Wielki Korony w marcu 1790 roku ogłosił zarządzenie w sprawie rugowania Żydów, znaczy to i ale podobnie jak w roku 1792 wyglądało to tak. Tu Państwo jeszcze popatrzcie, ilu było Żydów w Warszawie w tym czasie. Tak? 1792 rok, prawie 8 tysięcy. I teraz wyobraźcie sobie, że że Straż Marszałkowska łącznie z Gwardią Miejską mają tych ludzi złapać i usunąć. Zadanie niewykonalne. No więc wyłapywano niechcianych gości, wypędzano ich za miasto. Oni przenosili się na pewien czas na Pragę, gdzieś tam dajmy na to do jakiejś sąsiedniej miejscowości czy miasta, no, do Sochaczewa na przykład, i po kilku dniach czy tygodniach wracali. I to bardzo pięknie opisują świadkowie tej epoki, że Żydzi wypędzani jednymi rogatkami po kilku dniach drugimi wracali. Było to nikt nie był w stanie już przeprowadzić takiej operacji. Ona zresztą była z punktu widzenia funkcjonowania organizmu miejskiego nonsensowna i tak naprawdę mogła przynosić tylko straty i zamieszanie. Ludność żydowska mieszkająca w Warszawie legalnie czy nielegalnie, bo kupcy, hurtownicy i bankierzy mogli przebywać tu legalnie, inni nie, a tak naprawdę wszyscy pełnili tutaj ważne zadania i bez nich Warszawa już nie była w stanie funkcjonować. To doświadczono tego w roku 1784, kiedy po pewnym czasie mieszczanie sami się zgodzili, żeby Żydzi wrócili. Dlaczego? Dlatego, że byli to zarówno hurtownicy, u których zaopatrywali się kupcy chrześcijańscy, tak? Bo to byli często bardzo hurtownicy aktywni na terenie całej Europy, sprowadzali do Warszawy towary i u nich zaopatrywali się kupcy posiadający swoje sklepy na Starym czy Nowym Mieście. No a wszyscy warszawianie czy warszawiacy robili zakupy właśnie w jurydykach, bo to było taniej. Także Warszawa nie była w stanie funkcjonować już normalnie bez osadników żydowskich i dlatego w gruncie rzeczy te próby rugowania Żydów miały charakter bardziej, były takie wydarzenia, które miały swój wymiar polityczny, ale tak naprawdę nic już z nich nie wynikało. Oczywiście władze miasta Warszawy broniły swoich praw, przywilejów, podobnie jak władze innych miast. Tu jeszcze muszę wspomnieć, że jurydyki były w każdym dużym mieście, w Krakowie i w Lublinie tu, na przykład Podzamcze Lubelskie, tak zwane miasto żydowskie w Lublinie na Podzamczu, było jurydyką. Zresztą jedną z kilku jurydyk istniejących w sąsiedztwie średniowiecznego Lublina, ponieważ jurydyki znajdowały się, Podzamcze było jurydyką starościńską. To starosta lubelski na gruntach, które mu podlegały jako urzędnikowi królewskiemu, godził się na to, by Żydzi tam mieszkali. Podobne osiedla o charakterze jurydyk w Lublinie znajdowały się na wzgórzach Czwartek. Czwartek to takie wzgórze, jak Państwo jesteście na Podzamczu Lubelskim, na tym gigantycznym, tam jest taki bazar, dworzec PKS-u, to jedno ze wzgórz nazywa się Czwartek. I zdawano sobie sprawę z tego, jakim problemem są jurydyki, zarówno te warszawskie, krakowskie czy lubelskie. Próbowano sprawę uregulować, ale magistraty się broniły. To znaczy bronili się zarówno właściciele jurydyk, którzy nie chcieli utracić swojej władzy, jak i magistraty, które bały się włączenia tych obszarów w obręb administracji miejskiej, bo bały się, jakie będą tego skutki.
trochę na ślepo mieszczaństwo broniło swoich przywilejów, obawiając się, że jeśli wzrośnie liczba ludzi dopuszczonych do prawa miejskiego, może być to dla miasta szkodliwe. To zresztą wytykano mieszczaństwu w okresie Sejmu Czteroletniego. Sejm Czteroletni uchwalił ustawę o miastach w roku 1791, która weszła w skład Konstytucji 3 maja i w początkach roku 1792 włączono jurydyki warszawskie, podobnie jak krakowskie czy lubelskie, w obręb miasta. Co to oznaczało? To oznaczało, że jednolitą administracją miejską objęto cały warszawski zespół osadniczy. Oczywiście właściciele nieruchomości pozostali właścicielami, ale nie mieli już tych uprawnień administracyjnych czy sądowniczych, jakie mieli przedtem. O, tu Państwo widzicie na przykład Pałac Mniszków. To są obrazy, które można oglądać na Zamku Królewskim w Warszawie i tam są, no, z wysokości trudno dostrzec poszczególne postacie, ale są Żydzi na tych obrazach. Tu na przykład macie Państwo, no tutaj dla przykładu, u góry widzicie Państwo przerys w powiększeniu takich dwóch niewielkich postaci, które po prawej stronie pod drzewem, o, tutaj ci Państwo z dzieckiem, oj, ci Państwo z dzieckiem, o, są tutaj w powiększeniu, to jest taka para żydowskich mieszkańców Warszawy, właśnie gdzieś tutaj w bliskim nas sąsiedztwie, przedstawiona przez Bernarda Belotta na tle Pałacu Mniszków. Dzisiaj wygląda inaczej, no, ale jest to ten sam budynek. To wszystko skończyło się, proszę Państwa, w ten sposób, jeśli chodzi o Warszawę, że podzielono całość miasta na cyrkuły. To była taka podstawowa jednostka administracyjna. Przy czym, jak się okazało już po podziale, tych cyrkułów wytyczono pierwotnie 7, 6 po naszym brzegu Wisły, a 7 cyrkułem była Praga, ale Praga obejmująca także Kamion, Skaryszew, Golędzinów. No, przy czym w momencie, kiedy ten podział przeprowadzono i przeprowadzono jednocześnie spis ludności, największe skupiska Żydów znajdowały się w cyrkule właśnie 7 praskim, 3 krakowsko-przedmiejskim, staromiejskim, leszniewskim i grzybowskim. No, leszniewskim i grzybowskim, czyli tu mamy tą północny zachód, północno-zachodnią część Warszawy, tak zwaną później dzielnicę północną, która pozostała już tradycyjnym skupiskiem ludności żydowskiej do II wojny światowej. W okresie insurekcji kościuszkowskiej przestano już usuwać Żydów z miasta Warszawy. Potem władze pruskie zniosły wszystkie antyżydowskie przywileje miast i cechów. Żydzi mogli już legalnie mieszkać w Warszawie. Natomiast nadal istniały skupiska ludności żydowskiej w dawnych magnackich rezydencjach. W czasach pruskich Warszawa nie pełniła już żadnej roli politycznej, nie była stolicą. Większość szlachty stąd wyjechało i pozostało mnóstwo pustych nieruchomości, które trzeba, warto było komuś wynajmować, prawda? Więc poprzerabiano te budynki na mieszkania, na magazyny, na sklepy i w dawnych jurydykach, w dawnych pałacach magnackich, a szczególnie w oficynach tych pałaców, tam przez dużą część XIX wieku mieszkali warszawscy Żydzi. Dobrze, proszę Państwa, ja na tym zakończę moje wystąpienie. A teraz, jeśli Państwo macie uwagi, pytania, to zapraszam. Czy Pani tu pokieruje może ruchem dyskusji? Tak, oczywiście. Ja mam też, może jeszcze zanim zaczniemy, przejdziemy do pytania od publiczności, mam jedno pytanie zadane nam pod transmisją. Która jurydyka jest najlepiej udokumentowana? Mamy najwięcej zachowanych dokumentów, a która stanowi wciąż zagadkę, mamy najmniej materiałów jej poświęconych? To jest tak, to tutaj trafiła Pani w samo sedno problemu. Otóż jurydyki miały bardzo bogatą dokumentację, te jurydyki, które były miastami, gdzie był sąd, gdzie był ratusz, gdzie była administracja, były księgi jurydyczne po prostu. I one istniały do II wojny światowej. Z tych ksiąg korzystał między innymi
Emanuel Ringelblum, prowadząc swoje badania nad dziejami Żydów w Warszawie, no ale niestety większość tego materiału uległa zniszczeniu w czasie II wojny światowej. Po prostu jak ukrywano zasoby warszawskich archiwów, a te księgi jurydyczne były w archiwum głównym, no to ukrywano to, co najcenniejsze, najważniejsze. No i, wiemy wszyscy, ukrywano wybiórczo. Nie wszystko ukryto. Część po prostu została przez Niemców spalona, jak niszczyli Warszawę po powstaniu. Więc są resztki ksiąg jurydycznych, są na szczęście resztki. No jest sporo publikacji starych, które na tych księgach bazują. Jest jeszcze, jak sądzę, sporo materiału, który warto będzie przeglądać, bo z pozoru wszystko to już ktoś kiedyś czytał, ale za każdym razem, jak ktoś, jak kolejny historyk księgi takie przegląda, to coś nowego tam można dostrzec. Poza tym to często było tak, że jeśli jurydyka była własnością jakiejś rodziny magnackiej, to archiwalia tej rodziny często są w jakimś innym miejscu, więc warto wtedy dowiedzieć się, gdzie są archiwa, gdzie jest archiwum ekonomiczne, dajmy na to, jakieś Potockich, tak? I tam mogą być takie materiały. Ja na tej zasadzie przeszukuję księgi, które są tu w archiwum głównym akt dawnych, rodu Potockich, i tam mogą być jeszcze jakieś przez nikogo nieodnalezione wzmianki, na przykład na temat Tłomackiego. No, ale to jest bardzo trudne zadanie, to na pewno nie są jakieś duże zasoby informacji na ten temat, ale gdzieś może się coś jeszcze pojawić, więc nie jest dobrze, proszę pani, nie ma większości materiałów, musimy często ufać temu, co wyczytali historycy w XIX-XX wieku. Czyli z grubsza wszystko jest zagadką, mniej lub bardziej. No niestety takie są realia warszawskie, w innych miastach jest może ciut lepiej. Na szczęście było sporo badaczy, na przykład pani Rejman, która przejrzała księgi jurydyki Leszno przed wojną. Jej tekst na podstawie tych badań ukazał się już po wojnie w roczniku warszawskim, no ale tak naprawdę tam jest jedyny materiał, który na przykład na temat kupców żydowskich, którzy mieszkali na Lesznie. Dziękuję bardzo za odpowiedź. To teraz może przejdziemy do publiczności. To zacznę tak po kolei, może pani? Ja też w przedmiocie tych archiwaliów. Kiedy powstał pierwszy spis ludności w Warszawie? Według oczywiście zachowanych materiałów. Wracamy do tabeli. Otóż taki pierwszy całościowy spis to tak naprawdę przeprowadzono w roku 1792, w tych właśnie okolicznościach, że Warszawa została scalona, podzielona na cyrkuły i spisano ludność. Tak, ten spis do wojny jeszcze istniał. Obecnie są resztki. Na szczęście ten materiał został dość dokładnie zbadany w okresie międzywojennym, kiedy jeszcze był prawie w całości, też już nie był w całości. W związku z tym sporo wiemy, te wyniki tego spisu są nam dość dobrze znane. Wcześniej przeprowadzano spisy, ale to były spisy różnych grup ludzi, na przykład były to, znaczy nie tyle spisy, co rejestry podatkowe. Pamiętajmy, że najstarsze rejestry ludności czy nieruchomości mają przede wszystkim taki wymiar skarbowy, tak, spisywano po coś. Nie dla celów czysto statystycznych, tak jak dzisiaj, chociaż też nie wiadomo, co się za tym wszystkim kryje, no ale dobrze, dzisiaj powiedzmy mamy spisy ludności. A wtedy to przeważnie były spisy, które miały służyć celom skarbowym. Czyli spisać ludzi po to, żeby ich solidnie opodatkować. Więc zawsze możemy mieć wątpliwości, czy wszyscy pozwolili się spisać, tak? No tak jak i dzisiaj. Prawda? Dochodzi czasem do śmiesznych sytuacji, prawda, że jakaś starsza pani obawia się, co będzie, jak urzędnicy dokonujący spisu spiszą jej psa czy kota, prawda? No bywają jeszcze takie, ale to jest uwarunkowane odległą przeszłością, kiedy faktycznie spisy służyły celom podatkowym.
I były spisy mieszczaństwa, osobne spisy Żydów. I stąd macie Państwo tutaj taką sytuację, że na przykład wiemy, ilu mieszkało Żydów w roku 1778, bo przeprowadzono spis Żydów. Ale w tym samym czasie nie przeprowadzono spisu mieszczan, nie przeprowadzono spisu ogółu mieszkańców Warszawy. Więc tylko wiemy szacunkowo, że wówczas w Warszawie mieszkało mniej więcej 48 tysięcy ludzi. Dokładnie Żydów tyle. Około 7%. I to jest właśnie główny problem. Tak samo rok 1764-5. Wtedy dokonano spisu Żydów w całej Rzeczpospolitej, żeby pobierać pogłówne. Ale nie spisywano wtedy mieszczan. W związku z tym nie bardzo wiemy, ten odsetek jest w tych przypadkach szacunkowy. Potem oczywiście już koniec, same ostatnie lata XVIII wieku, no to są czasy pruskie. No Prusacy to już, oni potrafili spisywać ludzi jak trzeba, więc te spisy rzeczywiście są takie solidne, dość dokładnie robione, chociaż też można mieć wątpliwości co do wielu, czy rzeczywiście solidnie zrobiony ten spis został przeprowadzony, no ale przynajmniej tak to wygląda. No a potem spisy XIX-wieczne, które też robiono bardzo ciekawie, mianowicie spisywano tylko stałych mieszkańców Warszawy. I potem jak w latach 60. spisano wszystkich realnie mieszkających w Warszawie, to się okazało, że jest 30% więcej. Było przedtem też, tylko nikt ich nie liczył. Z jakichś przyczyn, ponieważ... A jeszcze co ciekawsze, do spisów niegdyś nie wliczano wojska, więc wyobraźcie sobie, że w czasach, że tutaj mamy 100 tysięcy mieszkańców w Warszawie w roku 1792, ale bez wojska. Tego wojska było kilkanaście tysięcy, może 20 kilka. No. Także to wszystko jest plus, minus, to daje nam pewne wyobrażenie, ale tak jak mówię, takim pierwszym kompleksowym spisem był ten z roku 1792. Spowodowało, że w 5 lat od 1792, no już po rozbiorach 1797, ludność Warszawy zmalała o 30%, tak. Liczba Żydów pozostała w zasadzie bez zmian. Tak. Znaczy to była wielka katastrofa polityczna, która pociągnęła za sobą katastrofę gospodarczą i demograficzną. Warszawa przestała być stolicą. I teraz, znaczy przede wszystkim kryzys ekonomiczny spowodowany rozbiorami, to jest bardzo, bardzo taki mechanizm był złożony. Warszawa utraciła swoje funkcje gospodarcze, nie było pracy, nie było urzędów, tak jak w czasach stołeczności. W związku z tym bardzo wielu mieszkańców wówczas Warszawa straciła. Straciła magnaterię i szlachtę, która rozjechała się do swoich posiadłości tam, gdzie je miała, ponieważ już nie miała potrzeby przebywania w prowincjonalnym pruskim mieście. Wraz z nimi wyjechali ci wszyscy, którzy... No, tworzyli magnacki dwór, cała służba, a pamiętajmy, że na magnackim dworze to byli serwitorzy, byli kupcy, byli rzemieślnicy pracujący na potrzeby rodziny. Ci wszyscy ludzie opuścili Warszawę. Tak, zmniejszyło się zapotrzebowanie na wyroby rzemieślnicze, na usługi, więc wielu ludzi, szczególnie z jurydyk, wyjechało gdzieś indziej. Eufemistycznie można powiedzieć, że wyjechał, no, ale wyjechał, tak, czy został, no, wywieziony, dobrze. W każdym razie to była zapaść i stąd Warszawa, z tego powodu Warszawa straciła dużą część mieszkańców. Ale jeśli chodzi o ludność żydowską, to tutaj trzeba powiedzieć, że utrzymywała się liczba na mniej więcej stałym poziomie, też był moment odpływu, ale potem był to poziom stały, ale wzrósł odsetek. Natomiast tak, tu się nic nie działo. Tak naprawdę Warszawa zaczyna odżywać w okresie Księstwa Warszawskiego, ale to było za krótko. To był krótki okres, poza tym okres następnych obciążeń, wojen, to nie sprzyjało rozwojowi miasta, stabilizacji, jakiemu rozwojowi, dopiero okres Królestwa Polskiego. Zaczyna stabilizację,
i rozwój demograficzny Warszawy, co się wiąże ściśle z rozwojem rzemiosła, handlu, przemysłu. Już pamiętajmy, że Warszawa XIX-wieczna to też jest ośrodek przemysłowy dość ważny. Tak. Dziękuję bardzo. Przekazuję dalej mikrofon. Za chwilę już do pana też. Tutaj pani była jeszcze z przodu pierwsza. Chciałam, żeby pan jeszcze słów parę powiedział, bo właściwie nie było mówione. Grzybów. Czy Grzybów też jurydykę tworzył i kto ją zakładał? Grzybów był jurydyką. Jej nazwa pochodzi od rodziny Grzybowskich. Ja nie wiem, czy mam to wśród moich notatek, bo tu trzeba, jeśli chodzi o genezę nazw, to była ona bardzo różna. Grzybów był własnością rodziny Grzybowskich. Jurydyka Grzybów powstała gdzieś w połowie XVII wieku. I w wieku XVIII stała się jednym z takich miejsc, w którym osiedlali się Żydzi. No, także jurydyki warszawskie miały bardzo różne nazwy. Ja tutaj gdzieś mam wydrukowaną nazwę, mapkę z nimi. To jak tak patrzymy na te nazwy, to są to nazwy pochodzące od właścicieli, od miast, które gdzieś mieli, tak jak Leszno, prawda? Leszczyńscy mieli Leszno w Wielkopolsce i tutaj stworzyli nowe Leszno. No Solec czy też Szulec to wiązało się z funkcjami tego miejsca, takimi gospodarczymi, tam był port na rzece Wiśle. Skaryszew i Kamion to były takie, no Skaryszew to od nazwiska. Kamion to jest nazwa bardzo stara, jeszcze wczesnośredniowieczna. Aleksandria to już jest nazwa XVIII-wieczna, to była szlachecka jurydyka. Właściciele tak ją nazwali, bo to była taka modna nazwa. Aleksandria tak się kojarzyła ludziom oświecenia, wielbicielom antyku bardzo dobrze. No Nowolipie. A tutaj, to była jurydyka kościelna. Tam mieszkało wielu Żydów na Nowolipiu. Skąd to się wzięło? To była jurydyka założona przez siostry zakonne. One pochodziły z miejscowości Nowe Lipie, czy Nowolipie, gdzieś pod Grójcem. I założyły tutaj jurydykę o takiej nazwie jak, tak, Nowolipie. Brygitki, siostry Brygitki założyły Nowolipie, ponieważ one mieszkały w Lipiu koło Grójca, więc tu założyły Nowe Lipie, czyli i swój klasztor. I one tam miały, no, siostry, czy no, pamiętajmy, że klasztory posiadały dobra, posiadały przedsiębiorstwa, takie jak młyny, browary, wiatraki, to wszystko było na Nowolipiu. Siostry musiały umieć gospodarować, zarządzać tym wszystkim i wynajmowały bardzo chętnie mieszkania, domy Żydom. Były bardzo otwarte na osadników żydowskich, tak jak inni właściciele jurydyk, po prostu lokator ma płacić za mieszkanie, za sklep. Póki płaci, wszystko jest w najlepszym porządku. Tu też pamiętajmy o takiej zasadzie, że biskupi na synodach podejmowali różne uchwały, takie właśnie często bardzo surowe wobec ludności żydowskiej, ale w swoich dobrach, z których żyli, prowadzili zupełnie inną politykę, byli bardziej otwarci, prawda? Na osadników, bez względu na to, skąd pochodzą. Czasami słyszymy, że w włościach kościelnych Żydzi mieszkać nie mogli. Tak, oczywiście byli tacy duchowni, którzy tak bardzo poważnie to wszystko traktowali i nie zgadzali się, by Żydzi mieszkali w ich mieście, czy w ich wsi, czy w ich folwarku, ale to była mniejszość. Dziękuję bardzo. Tam już się pan zgłasza, już idę. Pytanie o prawo. W roku 788 była próba skomasowania praw dotyczących różnych stanów, żeby zbudować prawo takie bardziej obejmujące różne stany, bo jurysdykcja dotycząca danego terenu i danego stanu dla różnych celów tak się różnicowała, że właściwie był nieustający chaos i próba unifikacji tego prawa, Staszic tam napisał jakieś dzieła i my jako, ja z Muzeum Politechniki czasem współpracuję, dowiedziałem się, że były kraje, w których prawo jednolite, ponadstanowe było już wcześniej, znacznie wcześniej i Prusy są przykładem, te ustroje, jak się nazywa, co nie lubimy bardzo, jak się nazywa, te pruski, austriacki i rosyjski, znały prawo pochodzące od góry i ono obejmowało
nie wiem, pytanie jest, jak się nazywa, absolutystyczne, o, Anglia był i nie była absolutystyczna, ale Francja była, Prusy były, Austro-Węgry były i Austria była i Rosja też była, a myśmy nie byli. I jaka jest różnica w traktowaniu i dawaniu autonomii między innymi Żydom, bo wcześniej Żydzi otrzymali w Austrii i w Prusach autonomię, w której Polsce nie zdążono dać. Chodzi mi o to, ta mozaika prawna dotycząca różnych stanów podawała kłopot zarządzaniu i centralizacji państwa i w tym sensie państwo było przednowoczesne, zacofane i egzotyczne. No było takim ewenementem jakby Polinezja, Melanezja, tam każde wyspy, różne klimaty. Cholera go, kto tu mieszka, nie wiadomo. Jak przyjeżdżał taki ktoś z takiego kraju, gdzie to prawo już było 100 lat, 200, nie wiem czy tak było. Czy były takie sytuacje w innych krajach dla porównania, na przykład w Paryżu, czy w Londynie, czy w jakichś dużych miastach, było jakoś inaczej? Bo wymiary podatków, życie ekonomiczne było na pewnym poziomie, usługi miejskie były, zobowiązania wobec poddanych, jeśli by poddani króla francuskiego chodzili w łapciach jak polscy chłopi, to by francuski król wyszedł na takiego troszkę, no nie za bardzo, nie? A to był jednak król słońce, nie? Więc nie wypadało, żeby jego poddani byli tacy biedni. I oni mieli podatki i płacili, mogli kupić ziemię i nie było tam pańszczyzny. Już chłop francuski mógł kupić 20 hektarów i wtedy płacił większe podatki po prostu. Czyli obrót towarowo-pieniężny, kapitalistyczny był w niektórych krajach, u nas go nie było, no i to był pewien problem. Być może jest prawem również. To jest to pytanie o kształt prawa w zależności od ustroju społeczno-polityczno-gospodarczego. To jest pytanie. Jak to w Warszawie było? No to pan rzeczywiście zadał pytanie, na które należałoby odpowiadać w takim szerokim kontekście europejskim. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że państwa, które pan wymienił, to były państwami z bardzo silną monarchią. To przede wszystkim, to jest bardzo ważny czynnik, że jest król, ma swoich ministrów i zakres ich kompetencji jest bardzo duży. W Polsce obowiązywała zasada rex regnat sed non gubernat. Król panuje, ale nie rządzi. Sejm funkcjonował źle. Rada nieustająca, to już mówię o czasach stanisławowskich, która była, takim, była rządem, no niestety składała się z ludzi, którzy no, oczywiście zmodernizowali państwo, ale zbytnią wagę przywiązywali do swoich korzyści materialnych, mówiąc tak ogólnikowo-opisowo. I teraz inne były możliwości podjęcia decyzji przez, dajmy na to, Katarzynę Wielką, która wydawała ukaz i tak miało być, a ponieważ była mądrą osobą, to modernizowała swoje państwo, rzeczywiście i wiele dobrego zrobiła, król Stanisław August Poniatowski takich możliwości nie miał. Mógł inicjować, mógł próbować i jak wiemy próbował. Pamiętajmy, że był człowiekiem, który zdobywał wiedzę o świecie między innymi w Anglii, we Francji. Anglia była dla niego wzorem, ale trudnym do realizowania w warunkach Rzeczypospolitej Szlacheckiej. Więc tam tutaj jak państwo jako przykład, otóż w roku 1765 król Stanisław August właśnie powołał komisję Boni Ordinis, czyli komisję dobrego porządku. Takie komisje miały działać w każdym mieście, między innymi w Warszawie. I komisja ta przystąpiła do zbadania praw, przywilejów miejskich, do zbadania ustroju miejskiego, jak miasto funkcjonuje, jak gospodaruje, jak zbiera podatki, jak je wydatkuje. No i po 2 latach pracy ta komisja przedstawiła sądowi asesorskiemu, to był sąd asesorski, był to jedna z najwyższych instancji w Rzeczypospolitej, projekt reformy ustroju Warszawy. To miała być ordynacja łącząca stare i nowe miasto oraz jurydyki w jeden organizm, podległy władzy magistratu. I temu wszystkiemu sprzeciwili się zarówno rajcy starej Warszawy, którzy obawiali się, że utracą swoje przywileje. Członkowie cechów obawiali się, że będą musieli powiększyć swoją strukturę, dopuścić do uprawiania zawodu
innych specjalistów obawiali się, że przyniesie im to straty, że utracą swoją pozycję. Były to często lęki nonsensowne, blokujące rozwój rzemiosła w Warszawie, co wytykano potem mieszczaństwu warszawskiemu w okresie Sejmu Czteroletniego. Ale jesteśmy jeszcze grubo przed Sejmem, kilkadziesiąt lat wcześniej. Właściciele jurydyk też się przeciwstawili temu projektowi reformy, ponieważ nie chcieli tracić władzy nad swoimi terenami, nad swoimi, nie wiem, no, budynkami, rzemieślnikami. Chcieli decydować, uważali, że są u siebie, chcieli decydować o tym, co będą mieli i jakie będą czerpali z tego korzyści. Kilka lat później, czy kilkanaście lat później, Komisja Dobrego Porządku opracowała kolejny projekt. To było w 1779 roku, ale on też upadł. Także, a do tego wszystkiego dodajmy jeszcze to, że, o czym troszkę wspomniałem, Warszawa rozczłonkowana była miastem chaosu i bandytyzmu. Ponieważ właściciel jurydyki był zobowiązany do utrzymania porządku na jej terenie, ale mógł to robić tylko u siebie. A tu mamy do czynienia tak naprawdę z jednym miastem. To bardzo dobrze widać na przykładzie tutaj Pragi. Ja cofnę. Proszę bardzo. O, Praga. Tu mamy Golędzinów, dwie Pragi, magnacką i biskupią. I mamy Skaryszew z Kamionem. Tak naprawdę jedno miasto. I trzy czy cztery zarządy. I oczywiście każdy ma swoje struktury organizacyjne, jakąś straż, jakąś gwardię. No ale tu mamy ulica przy ulicy, place. Przestępca, który kogoś okradł, napadł, zabił, dajmy na to, nie wiem, w Golędzinowie, przemieszczał się na Skaryszew. No i tam oczywiście, no teoretycznie można go było ścigać. Tylko pytanie, kto miał to zrobić? W związku z tym Tłomackie miało opinię miejsca bezpiecznego, było na noc zamykane, byli strażnicy. Ale jeśli chodzi o Pociejów, to tam każdy, kto ryzykował, że tam, nie wiem, nocuje, idzie tam coś zjeść lub zanocować, ryzykował, no powiedzmy, no może nie życie, ale sakiewkę na pewno. Pociejów miał opinię miejsca bardzo niebezpiecznego. Tam były hotele, były restauracje, dlaczego tam nie było? Tam było dużo więcej niż na Stadionie Dziesięciolecia, ale było wyjątkowo niebezpiecznie. I teraz tak, kto miał egzekwować tam prawo? Oczywiście zarządca jurydyki, czyli Uruski, bo to była własność Uruskich, jego ludzie dobrze mogli, ale tylko na terenie jurydyki. Ogród Saski był miejscem wyjątkowo niebezpiecznym, ponieważ sąsiadował z jurydykami. I tak naprawdę jedynym urzędem, który mógł interweniować w całości, w całym zespole, w całym organizmie miejskim, był Urząd Marszałkowski. Ale pamiętajmy, że jego władza w Warszawie wynikała z obecności króla, to znaczy już w XVIII wieku, nawet jak króla nie było w Warszawie, to Urząd Marszałkowski stał na straży prawa i porządku tutaj i w promieniu mili od miasta, ale nie było wystarczających, nie miał urząd wystarczającej liczby funkcjonariuszy. Także przestępczość, tutaj powstawały na terenie Pociejowa, Ogrodu Saskiego, zawiązywały się bandy o składzie mieszanym jak najbardziej. Chrześcijanie, Żydzi, Romowie, fachowcy, którzy organizowali się tu i dokonywali rabunków, napadów na terenie całej Rzeczypospolitej. A tutaj potem było łatwo sprzedać, obrabować dwór szlachcica gdzieś, a tu można było sprzedać wszystko. Roiło się od paserów, panie, które prowadziły gar kuchnię na przykład, dorabiały sobie z paserstwa i to oczywiście często wykrywano, były śledztwa, przesłuchania, zachowały się księgi jurysdykcji marszałkowskiej, nie w całości, ale zachowały się i to wszystko tam jest, ale tak naprawdę dopiero po
objęciu całości jednolitą administracją miejską można było próbować zaprowadzić porządek tutaj. Policja w Warszawie już po tym z powstaniu jednego miasta, Zjednoczonej Warszawy, podlegała magistratowi, w XIX wieku wiceprezydentowi miasta. I wtedy dopiero można było nad tym wszystkim zapanować. Natomiast jurydyki, czy warszawskie, czy lubelskie, czy te krakowskie, były takimi miejscami bałaganu i przestępczości. Dobrze. Dobrze, widzę, że jest jeszcze jedno pytanie. To już dosłownie ostatnie. Przepraszam, że daję mikrofon. Że nie było żadnego sądownictwa powszechnego? No właśnie. To było stanowe. To tutaj wrócę do kwestii, którą pan poruszył. Były struktury stanowe i osobne sądy miała szlachta. Mieszczaństwo podlegało sądom miejskim, w zależności też od rodzaju sprawy. Były sądy szlacheckie. Jeśli chodzi o społeczność żydowską, no to oczywiście były sądy gminne, od których Żydzi mogli się odwoływać do sądu podwojewodziego czy do wyższych instancji. Dobrze, ale nie było jednolitej jurysdykcji. Czyn był podlegał w zależności od osoby wnoszącej skargę i od osoby, która złamała prawo. To było bardzo skomplikowane, w związku z tym, było to bardzo trudne. A jeszcze pamiętajmy, że część władzy sądowniczej oddano starostom. A owi starostowie w XVIII wieku tak naprawdę mieli ogromne obowiązki, bo musieli administrować dobrami starościńskimi, to były dobra królewskie, i musieli zadbać, by były jak największe dochody z tych dóbr. Jednocześnie powierzono im władzę sądowniczą. Nie byli w stanie nad tym zapanować. Więc problem tego rodzaju głównie, że sądownictwo funkcjonowało w strukturach stanowych. Tylko że, jak państwo czasami może zajrzycie do dokumentów publikowanych, no choćby publikowanych, ale też archiwalnych z tego okresu, to widać wyraźnie, że struktury stanowe się rozsypywały. Było coraz więcej ludzi, którzy sami nie wiedzieli, kim są. Bo było coraz więcej przypadków, że szlachcic zaczął zajmować się rzemiosłem, bo nie miał z czego żyć, bo była duża część szlachty, szczególnie na wschodzie, bez ziemi po prostu, bez niczego, nie mieli z czego żyć. Więc wolno było szlachcicowi takiemu zajmować się handlem, bez szkody dla tytułu szlacheckiego, ale często szlachcic wysyłał syna do terminu, do rzemieślnika i syn zostawał rzemieślnikiem i często jak tracił prawo szlacheckie. Kim się stawał? Czy mieszczaninem? No nie, bo musiałby zostać przyjęty do prawa miejskiego. A to też nie było proste. Oczywiście mógł zostać przyjęty do prawa miejskiego, ale to nie było automatyczne. Więc było coraz więcej takich ludzi, którzy nie wiedzieli, nie było wiadomo, do jakiego stanu należą. O, choćby frankiści, prawda? To byli Żydzi, którzy przyjęli chrzest. I na Litwie nie było problemu, ponieważ prawo umożliwiało przyjęcie do jakiegoś rodu szlacheckiego, ale tutaj w Koronie nie było to oczywiste. Owszem, neofita mógł zostać przyjęty przez rodzinę szlachecką do herbu, do nazwiska. Tak, była taka możliwość, ale nie obowiązek. Więc w XVIII-wiecznej Warszawie było wielu ludzi, którzy tak naprawdę nie byli ani mieszczanami, ani szlachtą, ani Żydami. I w innych dużych miastach też tak było. Stąd reformy podjęte przez Sejm czteroletni były bardzo ważne i konieczne, tylko że zostały przerwane. Nie skończono tych reform. No dopiero potem, jeśli chodzi o centralną Polskę, Prusacy wprowadzili tutaj swoje przepisy, swoje prawo. I uporządkowali, ile mogli, przez kilka lat. No ale niestety władza się na przełomie XVIII-XIX wieku szybko zmieniała w tej części Europy, więc nie było to proste. I wychodzenie ze struktur stanowych trwało w Polsce bardzo długo. To znów wracam do tego pańskiego pytania, że struktury stanowe, które już nie istniały w Prusach, zanikały w Polsce, na ziemiach polskich były wciąż bardzo silne.
Bardzo, bardzo szybciutkie pytania, bo już musimy kończyć niestety, ale... Znaczy ma pan rację, tak, dawało. Szkoła rycerska, szkoła druga, jak się nazywała, Collegium Nobilium, próba założenia uniwersytetu, który powstała później dopiero, czy Politechniki, one, słyszałem, w każdym kraju tak było, że jeśli człowiek niższego stanu skończył jakąś szkołę i obejmował stanowiska adekwatne do tego, rycerzem był, wojskowym, kupcem, górniczym, jakimś intendentem, nadzorcą, to wtedy mógł zmienić stan, czy nie mógł. To się działo chyba, nie? Wie pan, no... Znaczy, szkolnictwo żydowskie to było przede wszystkim szkolnictwo religijne i to był pewien problem, dlatego że ono nie dawało przygotowania do wykonywania jakiegoś zawodu, a z kolei Żydzi mieli bardzo ograniczony dostęp do szkół świeckich, chrześcijańskich. To się zależy od miejsca w Europie, tak? W XVIII wieku we Włoszech Żydzi mogli studiować na uniwersytetach, w Europie centralnej, no we Frankfurcie, w tych protestanckich, w ewangelickich uczelniach mogli studiować, tak, ale w Rzeczypospolitej nie. Pan ma rację, tak, tylko że rozwój szkolnictwa był zależny od silnej władzy centralnej. To przykład Fryderyka Wielkiego, który nakazał, że mają być szkoły, tak? Mówi się, że Fryderyk Wielki stworzył system szkolnictwa w swoim państwie. Stworzył, ale on za ten system nie płacił. On zarządził, że szkoły mają być, a utrzymywać mieli je właściciele ziemscy, czyli pruska szlachta. No teraz wyobraźmy sobie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, że każe szlachcie zakładać, słucham? Każe szlachcie zakładać szkoły i płacić za utrzymanie tych szkół, pensję nauczycielowi, za budynek, za opał, za... Tak, wyobraźmy sobie, że król Stanisław August próbuje coś takiego zrobić. Nie było szans. Król mógł przedstawiać projekty. Szkolnictwo jest czymś bardzo ważnym, i to ma pan rację, unifikującym, ale to wymaga albo silnej władzy centralnej, albo powiedzmy może rozwijać się regionalnie, tam gdzie magnat jest na tyle światłym człowiekiem, że zadba o szkoły w swoich dobrach. No byli też i tacy oczywiście magnaci i rzeczywiście no wtedy odsetek ludzi czytających i piszących w dobrach tego magnata był większy niż u sąsiada. Ale to nie był też jednolity system, a projektów, jak zreformować społeczność żydowską, zunifikować, w jakim kierunku rozwinąć szkolnictwo żydowskie, było bardzo wiele. I tylko problem tego rodzaju, problemy te, czy projekty te były bardzo mądre. Tylko pytanie, kto miał je zrealizować? No, kto te reformy miał przeprowadzić? Także o tym wszystkim myślano, mówiono, projektowano, ale to wszystko było przesunięte w czasie w stosunku do Prus, czy Anglii, czy Francji, o kilka dziesięcioleci, tak jak pan zauważył. To wszystko dokonywało się kilka dziesięcioleci później. Bardzo mi przykro, musimy już niestety kończyć, bo minęło już dobre półtorej godziny. Dziękujemy za to przemiłe, wspaniałe spotkanie. Cieszymy się, że tylu państwa mogliśmy tutaj dzisiaj widzieć. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna na naszym profilu na Facebooku, więc, bo już widziałam też, że tam też pojawiły się pytania. Tak, ta transmisja będzie dostępna. Jeszcze raz dziękujemy pan doktorowi Pawłowi Fiołkowskiemu. Dziękuję państwu za obecność, za zainteresowanie, za pytania. To jest bardzo ważne, że państwo reagujecie i że macie pytania. I że to, o czym mówimy, jest jakimś problemem w jakiejś części żywym do dzisiaj, że to nas dotyczy, tak? Chociaż działo się w XVIII wieku. Dziękuję państwu serdecznie. Jednocześnie przypominam jeszcze o naszej wystawie. W tę niedzielę o godzinie 11 jest oprowadzanie, także serdecznie zapraszam. Wystawa Ramię przy ramieniu, Żydzi w polskich dążeniach niepodległościowych. I przypominam o tym, że można pobrać, poczęstować się i zajrzeć do naszego czasopisma Tłumackie 3x5. Dziękuję bardzo.